już jestem na rządzie, mam dwie dobre wiadomości. Po pierwsze, konsumujemy już pierwsze decyzje związane z wydłużeniem specjalnych stref ekonomicznych, ale chcę zwrócić uwagę, że zmieniam to myślenie o strefach. To nie chodzi tylko o to, żeby przyciągać obcych kapitałów, ale także tworzyć dodatkowe impulsy dla polskiego kapitału, dla narodowego kapitału. I moje zobowiązanie, i chciałbym, żebyście Państwo mi z tego rozliczali, to w tym moim pragnieniu, aby do 2025 roku polska gospodarka miała zrównoważoną wymianę 50% z Unią Europejską, 50% z resztą świata z dzisiejszych 3/4, 1/4 jest chyba wobec tych wyzwań globalnych bardzo czytelne. Ale drugie, ważniejsze, chciałbym, aby w nowej perspektywie unijnej 80% kapitałów na innowacyjny rozwój przerobiły i dobrze wykorzystały polski budżet. A dlaczego o tym mówię jako ekonomista i facet od gospodarki? To z prostego powodu. Na koniec grudnia mieliśmy 779 dużych przedsiębiorstw przemysłowych i mamy w kraju już ponad 100 powiatów, w których najważniejszym pracodawcą jest starosta, tylko dlatego, że posiada szpital powiatowy, często z długami, tylko dlatego, że posiada liceum czy szkołę średnią i posiada dom pomocy społecznej. No więc ta kwestia reindustrializacji gospodarki i tego, co Państwo tutaj robicie, wychodzenia na rynki globalne, szukania partnerów, umiejętności zarabiania w kontakcie, szukania przyjaciół dla Polski w różnych rynkach kulturowych, językowych, jest naszą wspólną powinnością. My przyjechaliśmy się tutaj, ludzie polityki samorządowej i centralnej, przyjechaliśmy się od Was uczyć, jak Wy to potraficie, bo widzę bardzo wyraźnie, że idzie Wam zdecydowanie lepiej niż tam na górze, bo my być może za bardzo przesiąkliśmy instynktem walki, a nie współdziałaniem instynktami. Cieszę się, że jest z nami doświadczony samorządowiec Mariusz Kawa. Mam nadzieję, że będzie świetnie reprezentował Podkarpacie w Izbie Wyższej Parlamentu, ale w sposób szczególny chcę przekazać to przesłanie życzliwości i pozdrowienia ludziom, którzy tworzą tą firmę. Niektórzy mają świadomość, jak dzisiaj każdego dnia trzeba być jeszcze bardziej sprawnym, jeszcze bardziej racjonalnym w wydatkach. W sposób szczególny dziękuję wszystkim przedsiębiorcom. Jesteście solą naszej ziemi. Zbyt często na tym jest stygmatyzacja przedsiębiorczości. Zbyt mało mówimy i pokazujemy Was jako dobry przykład tych ludzi, którzy własnym majątkiem, własnymi decyzjami decydują w sposób szczególny w życiu ludzi. A nie jest tak łatwo około 25 wypłacić kilkuset czy kilkudziesięciu pracowników pensje i na te pensje zarobić. To chciałbym, żebyście też Państwo wiedzieli, że jako minister gospodarki w sposób szczególny chcę i będę Waszym ministrem. I dlatego też Janusz Małpak i Gociński.pl. Bardzo proszę, zapodzielcie w tej scenie spotkań. Chciałbym zaapelować do przedsiębiorców, jeszcze blisko 4 miliardy złotych z tej perspektywy unijnej jest do rozdysponowania. Przed nami 1,2 miliarda tylko euro do rozdysponowania w nowej perspektywie unijnej, tylko regionalnego programu operacyjnego, którym będą dzielić radni województwa. I w sposób szczególny chcę do Państwa zaapelować także samorządowców miejscowych, abyśmy pamiętali, że była to perspektywa węgla, a nie rynku.